No i tutaj możemy podziwiać architekturę, bo różni się od poprzednich, szczególnie tymi ciętymi krawędziami. Serwus wszystkim, witajcie ponownie na kanale Dark Travelsi. Postanowiliśmy na niedzielną wycieczkę obrać sobie punkt Obrzeża, Rize oraz Muchołapki. Widzicie na pewno za mną te obiekty. Na tym niedzielnym spacerku będziemy sobie sprawdzać i snuć teorie, jak zawsze. Zapraszamy Was do oglądania. Idziemy sobie sprawdzić dwa pierwsze obiekty. Muchołapka znajduje się mniej więcej w tamtym miejscu. Jak wiecie, Muchołapka to tak naprawdę temat tabu, lub każdy po prostu lubi sobie wyimaginować tą historię. Nikt nie wie, do czego to tak naprawdę służyło. Jedni mówią, że był to jakiś generator, działalność, którą prowadzili tu Niemcy, była ogólnie ściśle tajna. Nie wszystkie dokumenty, które tłumaczą tutaj przeznaczenie tych lokalizacji, zostały przez naukowców odnalezione, przez badaczy, więc ciężko stwierdzić, jaka jest prawda, tak? Jakie były realia. Natomiast według mnie Muchołapka musiała mieć ścisły związek z tym, co działo się tutaj gdzieś w kopalni, tak? Bo tutaj w pobliżu była kopalnia Wacław, która w 1933 roku została przejęta przez wojsko. Muchołapka od zawsze budziła duże emocje i pozwalała nam poszukiwaczom na właśnie snucie wielu teorii, jak jest naprawdę. Mam nadzieję, że kiedyś się dowiemy. Wyszliśmy sobie z tej strony i mamy pierwszy obiekt, który możemy zacząć podziwiać. Takich obiektów jest tutaj mnóstwo. Większość to po prostu bunkry. Inne budynki miały służyć tutaj całemu kompleksowi. Przejdziemy kawałek dalej. Zobaczcie, jak to wszystko łączyło się z drogą. Tutaj wszędzie był dojazd. Ogromne betonowe płyty. Grube ściany. Wszystko to uwielbiał budować właśnie Hitler. To była jego architektura. To było po to, że na wypadek na przykład zrzucenia bomby, te budynki po prostu nie będą w stanie się rozsypać. No i weszliśmy sobie w taki okrąg. Wszystko już otoczone jest lasem. Łączy się tutaj już dwa pierwsze obiekty. Łączą się tutaj z tym okręgiem. Czyli tutaj w środku już musiało się coś dziać. Po coś to było zrobione. Jest tutaj naprawdę wiele tajemnic, które ciężko wyjaśnić. Nie wiadomo, co to miało tutaj na celu. Tak dokładnie. O, i tutaj mamy kolejne przejście. I wyjdziemy prawdopodobnie teraz na tą drugą drogę. Dokładnie. I zobaczcie. Cześć. No. Właśnie pokazywałem, jak tutaj fajnie się to zatacza, nie? Że tam jest taki okrąg. Dobra, przyjdziemy sobie chyba do góry, pójdziemy. Poszukamy tych bunkrów, bo tutaj w okolicy ogólnie są też trzy bunkry. Lokalizacja jest znana, można sobie wpisać w Google. Ciekawe. Dlatego chcielibyśmy je znaleźć. Od tego miejsca jakieś 15-20 minut drogi, a po drodze będziemy sobie sprawdzać budowle, które tutaj po drodze będziemy mijać. I tak idziemy sobie, idziemy. Standardowa droga z bloczków kamiennych, z płyt kamiennych lub z kostki brukowej. Wszędzie w takich okolicach Rize lub podobnych, gdzie szlajał się nasz Hitler, że tak to ujmiemy. Nie nasz. No wiadomo, że nie nasz.
ale każdy wie, o co chodzi. Właśnie tam występowały takie drogi główne dojazdowe i wiadome, że w miejscach, gdzie które nie mogły, nie chciał, żeby były odnalezione, drogi były maskowane, szły przez las lub pod ziemiami. Jest wiele teorii, wiele osób, które poszukują i wertują tylko i wyłącznie temat Rize. No, bo jak każdy wie lub nie każdy, może oglądasz taki film pierwszy raz. Wiele się tutaj działo. Hitler miał tutaj swoje laboratorium. Hitler prowadził tutaj badania nad rakietami. W sumie nie tylko tutaj, bo po całym świecie prowadził badania nad nową bronią, jak i nad samolotami, statkami typu UFO. I do czego zmierzam? Jest teoria właśnie UFO na Muchołapce, gdzie Muchołapka miała po prostu być czymś do testów takiego statku. Wrzucę później zdjęcie, żebyście mogli zobaczyć, o co mi chodzi. No i proszę, idziemy. I wynurza się już z ziemi najprawdopodobniej bunkier. Zamurowane wejście, ale i tak obejdę go dookoła. Może uda się zajrzeć. Ten specyficzny zapach aż odrzuca po prostu tutaj od tego miejsca. Spróbuję tam zerknąć. Widzicie? Tutaj na dole mamy taką komorę, a tutaj już jakiś metr nad nią jakieś wnęki i pomieszczenia. Nie mam pojęcia, nie znam przeznaczenia tego obiektu. Idziemy dalej sobie z więźle pooglądać. Jesteśmy już prawie na miejscu i ogólnie myślałem, że to, bo widać taki nienaturalny usyp. Coś, czego natura nie stworzyła, także coś tutaj może być. No i mamy coś tam, widać jakieś wejście. Wow. Sorki za chrząkanie czy przysmarkiwanie, ale byłem chory i jeszcze nie do końca się wyleczyłem. Mamy coś na... przejście. Dokładnie takie samo, jak pokazywałem wam wcześniej. Po co? No coś musiało się tu znajdować. O, taki sam usyp dookoła. Zobaczymy. Już widzę, że tam ktoś kopał i robił jakieś sondy. Poszukiwaczy tutaj nie brakuje i skarbów, i tajemnic. My na lajcie, niedzielnym spacerkiem, po prostu rozjaśnimy sobie troszkę, jak to wszystko teraz tu wygląda. Ciekawe, co tutaj mogło się znajdować. No widać, że to wszystko jest usypane dookoła. Tu mamy taką dolinkę. No tutaj coś mamy. Może być, że jakieś zawalone wejście tutaj się znajdowało. W tym miejscu, no to przejście ewidentnie do czegoś tutaj prowadziło. Jeszcze nie jedno, tutaj ta ziemia kryje. Nie zdziwię się, jak tutaj pod spodem też coś jest. Dużo osób lubi kamuflować tak miejsca. Dobra, wyjdziemy stąd. Zmierzamy dalej ku trzem bunkrom. Może coś jeszcze się odnajdzie. Ogólnie właśnie lubię odnajdywać miejsca po takich usypach, które widać zawsze, że to po prostu nie jest naturalne. Jakimś profesjonalistą nie jestem, ale przeważnie mi się to udaje.
No i do czego i po co takie masywne przejścia? Ciekawe. Oczywiście na drugim telefonie. Co ja bym zrobił bez tych Google Map? Niby trajektoria dobra, no ale... Dobra. 2 minutki jeszcze mamy, zobaczymy. Co to za bunkry? Ogólnie przez przypadek na to trafiłem, a później załapałem, że to właśnie okolice Muchołapki. I mówię, jedziemy, przejdziemy się. Zobaczymy, do czego nas to doprowadzi. Myślałem, że coś znalazłaś fajnego. Ogólnie pusto. Nikogo nie ma tutaj na spacerze. Pan rower jechał. Pan rowerzysta. Ma pan rower przed chwilą jechał, no i tyle, nie? Pan rowerzysta. Hitler uwielbiał takie lokalizacje. Ogólnie lubował się w terenach tutaj Dolnego Śląska. Książ, Walim. Niektórzy też snują teorię, że Dzikowiec był również połączony jako obiekt Lize. Jakieś podziemia i tym podobne rzeczy. Sam osobiście jestem przekonany, że pod Dzikowcem jakiś drugi tunel od tego z Unisławia musi się znajdować. Mam nadzieję, że kiedyś coś się wyjaśni na ten temat. Dobra, widzę jakieś zabudowania. Przełączę kamerkę. Tutaj mamy jakieś zabudowania. Znowu jakiś usyp. Podejrzewam, że albo od tej strony będzie wejście. O, raczej na pewno. Idziemy, zerkniemy. Tak, są kamienne płyty pod liściami. Przypomina mi to trochę, jeśli oglądaliście nasze filmy, przejścia takie do magazynów amunicji w Niemczech byliśmy, a tam widać komin wentylacyjny, no, że w 100% znajdujemy się już przed zabudowaniami. No i dokładnie, wejście w sumie widzę nawet podobne do tych magazynów amunicji jak w Niemczech, aczkolwiek wejście jest za wąskie, żeby mogło tutaj cokolwiek wjeżdżać. Więc bardziej odpowiada to na jakiś schron, bunkier lub może po prostu magazyn. Faktycznie jesteśmy w środku. Możemy sobie porównać mniej więcej grubość ściany. Widziałeś te kamienie? Nie widziałem, zaraz zerknę. Tutaj ktoś czegoś szukał pod podłogą. Już widzę, o co Klaudii chodziło. O te kamienie. Nie wiem, pierwszy raz coś takiego widzę. Nie mam pojęcia, co to może być. Ktoś tam grzebał i może coś wygrzebał. No jest z tego całkiem sporo. Nie mam pojęcia, dlaczego mają taki kształt. Dużo piasku w środku. Z tego w sumie jest ułożone całe podłoże. Ktoś tu kopał. Myślę, że ktoś po prostu chodził tutaj z wykrywaczem metali i szukał jakichś odznaczeń pogubionych i tym podobnych rzeczy. Może dlatego to jest przeryte i może dlatego tak samo zniszczona jest tutaj posadzka. Kurczę, ale to naprawdę mnie ciekawi, te kamole. A wyjdziemy, zerkniemy do następnych. Tutaj mamy drugi obiekt, magazyn, schron. Tak naprawdę można gdybać tylko z przeznaczeniem. Płyta jakaś wiórowa. Tutaj jest dłuższe ogólnie to wejście. Idzie bardziej do góry, wyżej po prostu. To samo, podłoże, piasek. Wszystko zazbrojone oczywiście. Mniej więcej myślę, że ma to jakieś 15 metrów długości. Może się mylę. Na jakieś 5. Nie, nawet nie 3,5 szerokie. W tym samym rogu ogólnie, tak jak tam, mamy wykupany dołek. Nie wiem, czy ktoś
Nie, tutaj to samo. Nie wiem, czy ktoś po prostu znalazł coś, czy sprawdzał tutaj tą podstawę. Nie mam pojęcia. Pozostał jeszcze prawdopodobnie trzeci. Więc idziemy go zobaczyć. Ogólnie nic takiego mega przykuwającego wzrok. No ale ta historia. Wszystko się robi po prostu dlatego. Dobra, i trzeci będzie tam, bo widać już wzniesienie. Trzy połączone ze sobą w środku lasu. No na pewno musieli coś tutaj trzymać. Tutaj mamy oczywiście płyty betonowe, które służyły jako droga utwardzona, elegancka. Więc coś tutaj się działo. No i tak jak mówiłem, tu już mamy następne wzniesienie. Idziemy zobaczyć. No i wyłania się trzeci, prawdopodobnie ostatni. Znowu to samo. Owalne kamienie. Ciekawe. Tu kolejny i kolejny. Szkoda, że nie ma drzwi. Zwiedzaliśmy ogólnie w Niemczech magazyny. No to drzwi zostały. No. Faktycznie. No i zobaczcie, ktoś rył. I się wyrył. Tutaj mamy schody. Ciekawe. Zajrzymy. Mnóstwo tych owalnych kamieni pod spodem. Tutaj ktoś ewidentnie czegoś szukał. I zaglądał pod zabudowania. Skoro zaglądał, to musiał mieć powód. I tak jak mówiłem, wszystko tutaj skrywa swoją tajemnicę. Tego jest mnóstwo. I można nieźle się pogmatwać. Chcę zajrzeć do tych rogów. Delikatnie podkopane. No albo ktoś po prostu wiedział, że tutaj pod spodem coś jest. Albo chciał sobie coś udowodnić, bo podejrzewał. Ciekawe, czy dalej ktoś będzie to rył. Zajrzymy kiedyś i zobaczymy. Ciekawe, czy to po prostu było zamaskowane? Nie? No możliwe, że tutaj po prostu zostało to zalane. Oni lubili tak robić, nie? Że nawet po dwie ściany dla zmyłki, tak jak w Unisławiu Śląskim w tunelu, mało osób o tym wie, ale na końcu po lewej stronie możecie sobie zobaczyć, ktoś tam robił sondę. I jest przerycie przez ścianę, zaczynają się cegły i za tymi cegłami jest pomieszczenie. Także wiecie, każdy myślał, że to jest wnęka. No nie jeden by sobie odpuścił. Kopiąc, przekopujesz się przez ścianę, a ze ścianą cegły. No to dobra, no to po prostu już zabudowanie i koniec. No a za cegłami jeszcze coś było, także... Co, my powoli będziemy wracać. Tam na dole jeszcze były jakieś zabudowania. Także chciałem wam coś jeszcze pokazać. Widzimy się na dole, bo mamy jakieś 20 minut powrotu. Nie wiem, gdzie prowadzi ogólnie ta droga tam za nami. Kiedyś na pewno się wybierzemy na wycieczkę.
Jechaliśmy już na sam dół, stąd przyszliśmy ogólnie wcześniej. A tu są miejsca, do których jeszcze nie zaglądaliśmy. Mówiłem wam, że jak zejdziemy na dół, to zerkniemy. Już mnie robi to przejście. Normalnie czuję się, jakbym do innego wymiaru wchodził. Prościutkie, wysokie, bo na jakieś 2,5 metra ściany. Ja jestem niski, także czuję się tutaj jak hobbit. Wow. No i tutaj możemy popodziwiać architekturę, bo różni się od poprzednich, szczególnie tymi ciętymi krawędziami na wejście. Co mogło się tutaj znajdować, bo na pewno nie był to żaden schron. Chociaż niczego tutaj w Lidze nie można wykluczać. Kolejny. O, widać, że wcześniej były zamurowane. Różnią się. Tak jak wspomniałem, te krawędzie. No i wielkość. W sensie te są dużo mniejsze, jeśli chodzi o obszar w środku. Pewnie nie jedno tutaj było napisane na tych ścianach, ale mech zasłania już wszystko. Tam mamy jakiś budynek. Zaraz tam zajrzymy. O, schodki. Grzechem by było nie wejść na górę. Co tam wynalazłaś? Nic tam nie ma? No, teraz może i nic nie ma, ale kiedyś było tutaj na pewno wiele. Bo do czegoś te schodki musiały prowadzić. Ogólnie w tych lasach, na tym terenie tutaj Ludwikowic Kłodzkich, jest jeszcze wiele bunkrów, budynków, pomieszczeń, zalanych tuneli i innych tego typu rzeczy, które są zamaskowane. Pozwolę sobie w najbliższych dniach przejrzeć te lasy. I mam nadzieję, że nie dopadną mnie wilkołaki ani strażnicy Lidze. Nie no, każdy tam ma swoje teorie. A że temat Lidze ogólnie ostatnio zaciekawił mnie coraz bardziej, to chciałbym liznąć troszkę więcej tematu. Poczytać parę książek, które przeoczyłem. Dobra, przejdziemy sobie do tamtych budynków. Zobaczymy, co tam jest. A tutaj chyba będziemy wchodzić na teren muzeum. Aha, tam jest, tak, z góry widziałem taki ciąg budynku, do którego muszę zajrzeć. Zaraz zerkniemy. Jesteśmy już przy tym budynku. To już były zapewne budynki. A pierdziele, jakie to jest długie, zobaczcie. Nie wiem, czy to były jakieś baraki, czy budynki mieszkalne. O. Z wykrywaczami kolegów spotkaliśmy, ale nie będziemy ich straszyć, bo nie o to tutaj w tym chodzi. Niech się nie stresują. Ja ogólnie jestem za tym, że by to prawo polskie troszkę się zmieniło i byłoby to legalne, bo to jest chore, że wszystko, co w ziemi należy do państwa, chcieliby zaorać nas tym systemem do końca. To jest nienormalne. Ogromna hala. Mogły tu, nie wiem, co tu się mogło znajdować, czy to były jakieś budynki typu że wjeżdżały tu jakieś samochody, nie wiem, naprawiano tu coś. Kojarzy mi się z taką halą. O.
to co widać za mną, to słynna muchołapka. I tak jak mówiłem, jest wiele teorii na temat muchołapki. I jedni sądzą, że testowali tutaj napędy antygrawitacyjne tego statku zwanego dzwon niemieckiego. W sumie jest to tak ogromna budowla, że wszystkiego po niej można się spodziewać. Lądowiskiem dla naszych tajemniczych spotków miała być właśnie widoczna tutaj muchołapka. Teoria była ogólnie bardzo popularna. Do Ludwikowic zaczęli przyjeżdżać badacze z zagranicy, snuć teorię i badać teren. Tak jak mówiłem, mierzyli tutaj pomiary promieniowania radioaktywnego. Był tam jakiś podwyższony poziom tego kobaltu radioaktywnego, ale nie pamiętam w jakiej skali. Z drugiej teorii wynika jeszcze tutaj to, że mogła być to podstawa chłodni kominowej. Są różne zdjęcia, wrzucę tutaj filmik, jak to wyglądało i w sumie jest identycznie to samo, także może prawda jest tylko naciągana. Aczkolwiek można zadać sobie tutaj wiele pytań, natomiast takie, że dlaczego pod muchołapkę zostały doprowadzone grube kable zasilające? No bo takich nie robi się w tych chłodniach. Dlaczego badania wykazały, że w tym miejscu jest właśnie to podwyższone promieniowanie? No tak, no czołgi tutaj są, bo to jest to muzeum, prywatny teren. Z tego co wiem, można kupić bilet i wszystko tutaj zwiedzić. Właściciel jest bardzo w porządku, odpowie na wszelkie pytania. Jak idę i opowiadam i zobaczcie, jak to się ciągnie, jakie to jest wielkie. Ile oni musieli włożyć czasu po prostu, żeby to wszystko zbudować i jaki to musiał być olbrzymi projekt. Kiedyś coś czytałem, że w 1959 roku Ludwikowice znalazły się na liście miejscowości, która miała zostać zbombardowana przez Stany Zjednoczone w przypadku wybuchu kolejnej wojny. I wszystkie tajemnice miały zostać zamaskowane, więc wydaje mi się, że tak naprawdę odkryliśmy jakąś część tych wszystkich tajemnic, a na pewno nie wszystko. Tak jak wspominałem wcześniej, wiele tuneli ponoć znajduje się tutaj w Ludwikowicach Płockich, które zostały zalane. Wiele jeszcze budowli w tych lasach właśnie, przez które przechodziliśmy. I w najbliższych tygodniach chciałbym niejedno tutaj jeszcze nagrać, sprawdzić i wam pokazać oczywiście. Dobra. Tam kończy się nasza budowla. Wszystko w środku wygląda tak samo, więc zawracamy sobie do wyjścia. Zbliżamy się do końcowego etapu. Ostatnie budowle, które tak na legalu możemy zwiedzić, póki jeszcze istnieją i się nie zawaliły. Zajrzymy. Oczywiście to jest tylko jedno z takich miejsc, gdzie Hitler i naziści prowadzili swoje działania. No co tu jest najciekawsze? Najciekawsza na pewno będzie zawsze ta muchołapka i te budowle w lesie. Nie te, które zostały tutaj budowane przy głównych drogach, gdzie każdy mógł je widzieć. Jak wiadomo, Hitler na swój sposób był inteligentny. Mimo że był okrutny i popełnił zbrodnie, jakie popełnił, interesował się również obcymi cywilizacjami. Chciał stworzyć rasę aryjską. Miał ukryte laboratoria w górach Sowich, gdzie prawdopodobnie chcieli stworzyć tak zwanego człowieka doskonałego. Nie wiadomo, co miałoby to znaczyć i co miałby taki człowiek umieć, tak potrafić, jakie miałby mieć umiejętności. Dobra, tu mamy ostatnią halę.
Dalej nie będziemy się zbliżać, bo to już teren prywatny, muzeum. A nie chcemy nikomu robić na złość wchodzić gdzieś, gdzie nie powinniśmy. Myślę, że to już czas, żeby się pożegnać z wami. Tylko przejdziemy sobie tutaj kawałek. Robi się już szaro, ponuro i mokro. Już nie jest dosyć przyjemnie, także kończymy na dzisiaj. To już wszystko w dzisiejszym odcinku, co chcieliśmy wam pokazać. Jeśli wam się podobało, pamiętajcie o lajkowaniu, subskrybowaniu i udostępnianiu naszego kanału. Pamiętajcie również, że mamy coś takiego jak Patronite. Zawsze można nas wesprzeć, żebyśmy mogli poszerzyć asortyment wycieczkowy i podróżniczy. Żebyśmy mogli poszerzyć swoje działania urbexowe i obszar działań naszych. Dziękujemy wam za oglądanie. Pozdrawiamy. Dark Travels.